Panie marszałku, Wysoka Izbo, nie udało się „Mieszkanie+”, to będzie „Willa+”, oczywiście dla swoich. „Willa+” to przykład, jak publiczne pieniądze trafią do podmiotów bliskich PiS i obozowi władzy. Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek przeznaczył 40 mln zł naszych pieniędzy na zakup lub remont nieruchomości w ramach konkursu „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania”. Pieniądze rozdał 42 organizacjom. 21 z nich, które za pieniądze z resortu edukacji kupią, wyremontują lub wyposażą swoje nieruchomości, uzyskały negatywną opinię komisji, którą pan Czarnek powołał do oceny tych wniosków. Szereg wniosków na pierwszym etapie otrzymało nawet negatywną opinię. Co więcej, wygrały z takimi, które od początku nie budziły wątpliwości. Była ich setka. Już 4 listopada, dzień po ostatnim posiedzeniu zespołu oceniającego, minister opublikował listę zwycięzców. Po uważaniu, no bo trudno podejrzewać, że przez całą noc siedział i przeglądał te sterty papieru. Wśród zwyciężkich organizacji nie ma przypadków. Należą one do ludzi powiązanych z PiS. W skład jednej z organizacji wchodzą m.in. wicepremier... Pani poseł Joanna Fabisiak, Koalicja Obywatelska.